To nie jest recenzja, to nie recenzja, to nieprawda, to nie jest recenzja, to nie... O, cześć YouTube. Powiem wam, że z biegiem lat zaskakuję sam siebie jako gracz. W zamierzchłych czasach mojej młodości zagrywałem się w produkcje uznawane dziś za okrutnie hardkorowe i mimo wszystko odnosiłem w nich umiarkowane sukcesy. Na liście ukończonych przeze mnie produkcji znalazły się takie tytuły jak Super Mario Bros., Contra czy nawet jednokrotnie niesławne Battletoads, które zmęczyliśmy ze znajomym w koopie. Co jednak w żaden sposób nie umniejszało wyzwaniu. Z biegiem lat nadal grałem w trudne gry i przechodziłem trudne gry. Zaliczyłem takie produkcje jak StarCraft, trzy części Age of Empires, twierdzę i wszystko to z mniejszym lub większym trudem przeszedłem. Ba, nawet tytuły takie jak Devil May Cry nie były mi straszne i przy odpowiedniej dozie samozaparcia udawało mi się je ukończyć. I chyba właśnie ta determinacja jest tu kluczem, bo nawet te najtrudniejsze z trudnych gier da się przejść po prostu żmudnie i bezustannie próbując. Patrząc na bardziej nowożytne tytuły, w ostatnim czasie ukończyłem niemal wszystkie części Soulsów, które już obrosły taką legendą, że każda nieco trudniejsza gra jest Dark Souls jakiegoś gatunku. Tak więc ukończyłem też ostatnie Dark Souls FPS-ów, czyli Wolfensteina 2 oraz Dark Souls platformerów, czyli Cupheada. I wszystkie te gry były trudne. A ja, mimo rozleniwienia współczesnymi tytułami AAA, które w dużej mierze prowadzą gracza za rączkę, dawałem sobie w nich lepiej lub gorzej radę. I z takim właśnie optymistycznym nastawieniem usiadłem do produkcji, o której chciałbym opowiedzieć dzisiaj. I ku mojemu zdziwieniu, gra mnie pokonała. Ale tak naprawdę, naprawdę pokonała. Do tego stopnia, że oficjalnie przyznaję się do bycia noobem, który nie potrafi przebrnąć przez ten tytuł. I teraz zapewne chętnie zapytalibyście, jakim prawem biorę się za recenzowanie gry, skoro nawet nie widziałem jej w całości. Dlatego ten materiał nie jest recenzją, a krótkim przybliżeniem, czym gra jest, dlaczego jest dobra i czemu mnie pokonała. Siemanko, z tej strony Maxior i dziś powiem wam parę słów o Dea Billions, wydanym wyłącznie na pecety. Muszę od razu przyznać się bez bicia, że jestem w ciężkim szoku, że nie dałem rady przejść chociaż jednego levelu w They Are Billions mimo wielu prób i już ponad 10 godzin spędzonych w grze. Nie do końca wynika to jednak z mojego nieogaru i braku progresji, ale ze specyficznych mechanik produkcji, które robią z niej naprawdę poważne wyzwanie i najwidoczniej zbyt poważne na gracza tak rozleniwionego przez współczesne tytuły. Gra, o której mowa, jest staroszkolnym RTS-em z elementami survivalu oraz roguelike'a. Dostajemy do dyspozycji nasze centrum dowodzenia umiejscowione na proceduralnie generowanej mapie, do tego kilku wojaków i troszkę podstawowych zasobów. Od tego momentu zegar zaczyna tykać, a naszym zadaniem jest przetrwać w nieprzyjaznym świecie opanowanym przez hordy nieumarłych łasych na mięsko naszych podopiecznych. I zaczyna się to jak klasyczny RTS-ik oparty na mikrozarządzaniu, w praktyce jednak więcej tu zarządzania zasobami niż faktycznego kierowania poczynaniami naszych parobków. Do budowy budynków czy wydobywania surowców nie potrzeba nam ludzików, wszystko dzieje się samoczynnie, bez udziału osób trzecich. Na naszych barkach spoczywa natomiast odpowiednie rozmieszczenie nowych budynków, tak aby zmaksymalizować wydobycie surowców, a przede wszystkim już na samym początku rozplanować rozmieszczenie budynków w ten sposób, by mieć możliwość późniejszej rozbudowy osady za pomocą nowo dostępnych faktorów. Dających dodatkowe profity. Przestrzeń jest naszym najważniejszym i jednocześnie najtrudniejszym do zdobycia zasobem. Początkowo poszerzamy granice naszych włości w zasadzie bezproblemowo, stawiając tu i ówdzie wieże Tesli przewodzące elektryczność na coraz większe odległości. Pożeramy jednak ten teren po malutkich kawałkach, a im dalej w las, tym więcej nieprzyjaznych, nadgniłych oponentów, wyczekujących na bezbronnych kolonistów. Cały czas musimy zwracać uwagę na cyferki, pilnując w zasadzie nie tyle samych materiałów budowlanych, żywności czy poziomu energii elektrycznej, ale zwracając uwagę na najważniejsze dla nas wartości, czyli wspomnianą ziemię oraz ludzi. Bez pracowników w naszej kolonii nie zrobimy nic, nie zbudujemy nowych budynków, nie zdobędziemy dodatkowych zasobów, ani nie powołamy pod broń kolejnych żołnierzy broniących naszej osady. I wydaje się to wszystko trywialne, budujemy budynki, by zdobyć zasoby, by przyciągnąć więcej kolonistów, by mieć armię, która broni kolonii, by móc zbudować więcej budynków, by wydobywać więcej zasobów, by przyciągnąć więcej... I faktycznie w samych założeniach gra jest niezwykle prosta i mechanicznie opiera się na bardzo dużych uproszczeniach. Zasoby pokroju drewna nigdy się nie kończą i nie trzeba się martwić, że las zostanie przez naszych drwali wykarczowany. Nie musimy też zamartwiać się, tak jak chociażby w twierdzy, że wydobywanie zasobów zostanie przerwane przez wroga po tym, jak nasi pracownicy staną się dla niego śniadaniem. Wszystko dzieje się automatycznie w czasie, niczym w tabletowym klikaczu. Do tego sam las stanowi przeszkodę terenową niedospenetrowaną przez przeciwników, więc oprócz dawania nam swoich dóbr w postaci drewna i wesoło biegających Bambi zapewniających mięso, las staje się naturalną fortyfikacją.
i właśnie fortyfikacje. Bez nich jesteśmy w stanie przegrać już w pierwszych minutach gry. Należy zwrócić uwagę, że naszymi przeciwnikami są zombiaki. Nadgnili, bezmyślni, kierowani instynktem i zapachem ciepłych, tłuściutkich osadników. Początkowo nieumarli będą podchodzić pod naszą kolonię pojedynczo lub w małych grupkach. Przeważnie też będą to słabe osobniki, padające od kilku strzałów i nie stanowiące większego zagrożenia. Ale wystarczy, że taki delikwent podejdzie niezauważony od niechronionej w żaden sposób strony osady i zaatakuje słaby budynek, abyśmy znaleźli się w czarnej dupie. Rozbicie każdego obiektu powoduje powstanie grupy nowych zombie, równej liczbie pracowników pod niego podległych, co skutkuje bardzo szybką eskalacją zainfekowanych na resztę naszej bazy. Dlatego też podstawową kwestią, o jakiej należy pamiętać, jest wszystko. Nie ma aspektu, na który nie musimy zwracać uwagi. Będziemy co chwila mierzyć się z kończącymi się zasobami, uniemożliwiającymi rozbudowę bazy, brakiem miejsca na nowe budynki lub brakiem konkretnego typu podłoża, wymaganego do zbudowania niezbędnej konstrukcji. Co wymusi na nas ekspansję? Co ciągnie za sobą cały łańcuch zależności od zapewnienia dostaw żywności i elektryczności dla nowych mieszkańców, aż po rozbudowę armii i fortyfikacji, aby ochronić nowe strefy naszej kolonii przed zakusami nieświeżych zastępów. Żeby było jeszcze ciekawiej, od czasu do czasu czekają nas najazdy hord zarażonych, czyli wielkiej grupy zombiaków nadchodzącej z konkretnej strony mapy. Początkowo są to małe grupy słabych zombiaków, ale z biegiem czasu i każdym kolejnym atakiem przeciwników jest coraz więcej i w coraz większej ilości odmian, które oczywiście są coraz potężniejsze. Wymusza więc to na nas ciągłe ulepszanie naszej defensywy oraz powiększanie i progresja armii, co ciągnie za sobą oczywiście rozwój całej kolonii. Wszystko to pod presją czasu, bo wciąż mamy nad sobą możliwość kolejnego ataku, do tego ciągłe nękanie przez coraz większe grupki nieumarłych otaczających naszą osadę oraz wewnętrzne problemy hamujące rozwój sprawiają, że Veya Billions to tytuł idealnie symulujący pracę w korpo na deadline'ie. Dosłownie, deadline'ie. Wyłapaliście tę suchą grę słów? Boże, staje się kłazem. Doprawmy całość elementem roguelite'owym, czyli faktem, że mamy tylko jedno podejście, a w razie porażki nie możemy sobie po prostu wczytać momentu, kiedy jeszcze dobrze prosperowaliśmy, ale musimy zaczynać mapę od początku, tracąc cały dotychczasowy progres. W zasadzie dostaliśmy super tytuł, wymagający, dobrze wywierający presję na graczu i stanowiący sprawiedliwe wyzwanie. Tylko że... tak. W sumie tak. Chociaż gra nie obeszła się bez wad. Steampunkowa, mroczna stylistyka idealnie pasuje do klimatu świata opanowanego przez zombifikowanych ludzi. Do tego muzyka, której w zasadzie nie jest tak wiele, mimo wszystko idealnie podkreśla klimat wydarzeń na ekranie. I może nie miałbym się do czego przyczepić, gdyby grafika nie była momentami tak cholernie nieczytelna. Momentami nie wiadomo, czy jeśli gdzieś postawię budynek albo mur, to czy będzie tutaj przejście, czy nie. No zobaczcie, według mnie tu jest ewidentna wyrwa w palisadzie. A gucio, bo to jest bariera nie do przejścia, ponieważ las, ponieważ nie wymądrzaj się. Do tego, kiedy na ekranie dużo jest wszystkiego, to nie widać kompletnie nic. No zobaczcie na ten śliczny krajobraz i powiedzcie mi, gdzie schował się snajper. Czy to jest jakieś kolejne Where is Waldo? Ale tym najpyszniejszym daniem festiwalu narzekań jest wyszukiwanie ścieżek przez naszych żołnierzy. Pomijam to, że można zastawić im przejście budynkami, chociaż znowu przez słabą czytelność grafiki nie wiem, czy tu jest chodnik, czy tylko mi się tak wydaje. Nasze wojaczki potrafią zablokować się na murze lub budynku i cały czas pędzić oparci o nie głową, nie próbując nawet ich ominąć. Coś trzeba wtedy zrobić ręcznie, co jest dosyć uciążliwe w stresowej sytuacji związanej z atakiem wrogiej hordy wyrzynającej w pień bogu ducha winnych kolonistów. Oprócz tego dochodzą całkiem spore spadki płynności nie tylko podczas ataków naprawdę imponującej liczby przeciwników, ale także podczas oglądania całkiem nieźle prosperującej kolonii. I to tyle, jeśli chodzi o Veya Billions. Gra mnie pokonała. Przyznaję bez bicia, jednak nie mam powodu, by pastwić się nad nieuczciwym poziomem trudności. Wyzwanie jest jasne i skonstruowane w odpowiedni sposób. Problem ewidentnie jest we mnie, chociaż nie znaczy to, że grę porzuciłem i nie zamierzam do niej wracać. Z miłą chęcią stawiam kolejne kolonie, dochodząc za każdym razem coraz dalej i widząc progres w moich umiejętnościach działania pod presją. Mimo tego, jak bardzo mi nie idzie, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że Veya Billions to jeden z przyjemniejszych RTS-ów, w jakie grałem. I tą myślą, która przetrwała, kończę.